Dziękuję również za to, że jest tutaj, no może w niedużej liczbie, ale jednak jest trochę młodzieży, bo związek musi się rozwijać, związek musi przekazywać to, co robi kolejnym pokoleniom. Więc dziękuję, że włączacie Państwo również młodzież. Oczywiście zawsze by się chciało, żeby było więcej, ale dziękuję za to na co dzień, co Państwo robicie, żeby wprowadzać nowe osoby, młode, które przejmą po nas, można powiedzieć, to, co my dzisiaj, każdy na swoim polu, na swoim froncie, można powiedzieć, robimy. Chciałbym Państwa zachęcić równocześnie do większego zaangażowania, to może nie jest dobre sformułowanie, ale do aktywności również na polu wspierania przedsiębiorczości, wymiany handlowej, wymiany gospodarczej. Polskich firm inwestujących we Włoszech, ale też Państwa w swoim środowisku macie zapewne włoskie firmy, które chciałyby być aktywne na rynku polskim, albo też można je zachęcić do tego rodzaju aktywności. Bardzo o to proszę, żebyście Państwo również w swojej bieżącej pracy, tak w związku, jak i indywidualnie uwzględnili ten aspekt. Życzę Państwu... Kolejny zjazd Związku Polaków we Włoszech, już 28. Z udziałem pana ministra Wawrzyka, posłów z kraju, i nasz świat polonijny. Oczywiście pani konsul w Rzymie, pani konsul w Mediolanie, pani prezes prowadzi te obrady fantastycznie. I muszę powiedzieć, że jest zawsze bardzo takie żywe, bardzo entuzjastyczne. Słuchając, jak ludzie opowiadają, to naprawdę mam wrażenie, robimy bardzo, bardzo dużo. Przez ostatni rok się działo bardzo dużo, no i zapowiadamy oczywiście więcej. Każdy rok jest ważny, ale mi się zdaje, że przyszły rok specjalnie, 70-lecie bitwy pod Monte Cassino, na której się już dzisiaj szykujemy. Bardzo mi jest miło, że generał Anders i drugi korpus jest tak wspominany przez wszystkim. I ja bym chciała skorzystać z tej okazji, żeby podziękować wszystkim, którzy się przyczyniają do tego właśnie, żeby pamiętać o moim ojcu, o naszych żołnierzach. Wszystko bardzo ważne, mi się zdaje, może w tym roku specjalnie ważne, a w zeszłym roku też ta inwazja na Ukrainę, a jednak przypomina to, co się działo u nas w kraju w 1939 roku. Także jesteśmy razem, wspominamy dobre czasy, smutne czasy. Działamy na to, żeby Polonia we Włoszech była niezapomniana i oczywiście, żeby Polska była z nami i nas coraz bardziej popierała. Muszę powiedzieć, że nas popiera, ale zawsze by się przydało jeszcze trochę. Dziękuję bardzo. W ciągu tej półtorej godziny tu było tyle treści, tyle ważnych słów, tyle ważnych kwestii, że aż szkoda, że mogliśmy tylko w takim wielkim skrócie, w takiej wymówce, a może zorganizować następny zjazd, taką możliwość zachęcić oczywiście, ale prezentacji tych wszystkich dokonań. Pani ambasador, ja jestem zdumiona. Te drobne rączki kobiece tak uruchomiły różne obszary działalności, no, że w ogóle niebywałe. Szanowni Państwo, jestem pod ogromnym wrażeniem organizacyjnym, bo to jednak duże wydarzenie, żeby wszyscy przyjechali, zgromadzili się, żeby wymienili się między sobą swoimi doświadczeniami. Ogromna ilość wydarzeń, które są organizowane na terenie Włoch, Rzymu, kierowanych właśnie do Polonii, do rodaków. Też wydarzeń mających na jak gdyby za tutaj gospodarcze też przełożenie. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy tutaj wraz z całą prezydium Komisji Łączności z Polakami za granicą tutaj w Rzymie, bo chcielibyśmy wyrazić w ten sposób nasze uznanie do tego wszystkiego, co Związek Polaków we Włoszech robi dla Polonii, dla czczenia i pamiętania o bardzo ważnej historii udziału Polaków w wyzwalaniu choćby Włoch, ale to również dla dbałości o język polski. To jest ogromna rzecz, ogromna sprawa, jeżeli ci, którzy przyjechali tutaj w różnym czasie, pamiętają o ojczyźnie, pamiętają o języku,
przekazują te tradycje również nowemu pokoleniu. To jest ogromnie ważne i za to serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się angażują. Życzę, żeby tych sił nigdy nie zabrakło, a zapewniam, że ze strony rządu, parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej możecie Państwo na nas zawsze liczyć. Dałem sobie ten trud, żeby na nowo przecięto wszystkie dostępne mi dzieła filozofów. Celem zbadania, czy przypadkiem któryś z nich nie wyraził kiedyś co do ruchów sfer wszechświata zdania odmiennego od założeń przyjmowanych przez wykładowców nauk matematycznych. Rzeczywiście natrafiłem najpierw u Cycerona na wzmiankę, że Niketas sądził, iż ziemia się porusza. Następnie znalazłem kilka dalszych nazwisk ludzi tego samego zapatrywania. Dzisiaj wraz z prezydium Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą gościmy na 28. zjeździe Związku Polaków we Włoszech. To są wspaniałe wrażenia. Całe zdarzenie pokazuje, że włoska Polonia to organizacja żywa, dynamiczna, skierowana ku przyszłości, ale pamiętająca także o tym, by strzec jak skarbu tych wspaniałych tradycji związanych szczególnie z drugim korpusem polskim i jego pamięcią tu we Włoszech. Mówiłem dziś o tym, że warto całemu światu i Włochom pokazywać, że ludzie, że żołnierze, którzy brali udział w ich wyzwoleniu, sami doświadczyli dwóch straszliwych totalitaryzmów XX wieku. Dziś w dobie wojny w Ukrainie warto pokazywać ich los, ich przykład jako przestrogę przed tym, że kiedy otwieramy się, kiedy nie przeciwstawiamy nowym imperializmom, może powtórzyć się tragedia i nieszczęście II wojny światowej. Dlatego tak ważne jest to, by cała Europa była dziś zjednoczona w zatrzymaniu rosyjskiej agresji na Ukrainie. Historia drugiego korpusu może być pomocna w zrozumieniu wagi tego dla społeczności włoskiej. Dziękuję wszystkim organizacjom skupionym w Związku Polaków we Włoszech za to, że tak wspaniale troszczą się o zachowanie tego historycznego dziedzictwa, ale także za to, że tak wspaniale pracują na rzecz przyszłych pokoleń, na rzecz oświaty polskiej, edukacji, zachowania języka i tożsamości. To są imponujące dokonania. Chcieliśmy za to dziś bardzo serdecznie podziękować. Tak jak zwykle zjazd jest wydarzeniem dla mnie fenomenalnym, ponieważ dowiadujemy się, co w danym roku Polonia włoska zrobiła, a te dokonania są olbrzymie. To są olbrzymie i tutaj we Włoszech, i na tej niwie międzynarodowej, bo przecież organizacje współpracują wraz ze sobą. I uprawnione jest to powiedzenie, że Polska to 40 milionów w kraju i 20 poza jego granicami. Są wydarzenia kulturalne, są wydarzenia edukacyjne, są wydarzenia dyplomatyczne, a wszystkie służą temu, żeby podnosić rangę, dobre imię, dobry obraz Polski. No więc cóż może być lepszego? Dziękuję bardzo.